Siema ludziska, jestem Szykonia Szogo, a dziś sobie pogadam na temat pewnej gry i moich oczekiwań, ponieważ jest to gra, reboot, już tu sobie leży, więc będzie żadna tajemnica. Chodzi o nowe, najnowsze Syndromsy z zeszłego roku. Udało mi się wreszcie wyrwać wersję Nortius Edition, czyli ze wszystkimi dodatkami i tak dalej, jak widzicie. Jest to wersja gry na PlayStation 5. Tak, 18+. Taka ciekawostka, przez to, że mieszkam w Niemczech. Jak mi pan kurier przywiózł tą paczkę, musiałem pokazać dowód osobisty, że mam 18+. Tak, ludzie. Gość, który mi to przyniósł, musiałem mu się wylegitymować, że mam 18. Zacząłem się tak młodo i silnie. Kurwa, aż brzuch. Wiecie, o co chodzi, dobra. Powiem tak, mam pewne oczekiwania do tego reboota. Mam nadzieję, że będzie równie pierdolnięty jak trójka. Może będzie bliżej dwójeczki, któż to wie. Oglądałem jakieś tam gameplay i tak dalej. Czemu wybrałem tę wersję? Bo ma wszystkie dodatki, ma steelbooka i parę innych rzeczy. Dobra, otwieramy. Otwieramy, robimy opening. Zmieniamy folię, o tak. Ta gra to jest jedna z tych serii dla mnie korowych. To się zagrywałem jak głupi. Trójkę przeszedłem dwa razy. Ja miałem jeszcze trzecie podejście do remastera. Siedziałem, naglądałem się. Przeszedłem dwójkę. Przeszedłem czwórkę. Przeszedłem God of the Hell. God of the Hell mi się najmniej podobał. Przeszedłem Agate of Mayhem. W sumie, czemu mówię o Agate of Mayhem? Przecież to nie jest fajne. Jest, ale nie jest. Są postacie Sinrowa i to dość dużo wam powiem. I to jest jedno właśnie z alternatywnych zakończenie Sinrowa God of the Hell, w którym Hell podjął decyzję o reboocie. Z kolei tutaj to może być ta inna wersja rebootu Ziemi. Albo niekoniecznie, bo swego czasu nakręciłem filmik, w którym mówiłem, że to nie jest reboot. I mogę mieć rację dalej. Czemu mogę mieć rację, że to nie jest reboot i święcić ze starej paczki, z całego składu mogą się tu pojawić? Ponieważ osoby, które grały, przeszły Sinrowa 4, wiedzą, że święci odjebali jeden niezły numer, bo to będzie taki mini spoiler, ale nie za duży. Ogólnie dorwali się do maszyny od podróżowania w czasie. Podwiedzali sobie różne miejsca, rozpierdolili różne rzeczy, co nie? Namieszali w czasie ogólnie, wiecie o co chodzi, co nie? I dlatego twierdzę, że to nie jest reboot, tylko to jest nowy timeline, który oni stworzyli po prostu niechcący. Po prostu tam paczka święty siała rozpierdol, kurwa, po czwórce, wiecie, w timeline'ie swojego czasu, no i tutaj pozmieniając timeline, stworzyli to. Czyli nie reboot, rebootem ja osobiście uznaję właśnie Agate of Mayhem, tylko po prostu nowy timeline, nową linię czasu. Dobra, lecimy dalej. Fajnie, fajnie, podoba mi się. Co tu mamy? Takie otwarcie. Patrzę, czy nie ma jakiegoś CDK-a. Nieźle. No tu karty z zarzutami, kurwa. Jest plakat. Będziemy tak trochę po kolei. Jedna z wersji głównej bohaterki. Jak widzicie? To jest zaklejone, widzę jakoś. Nie jest to folia, mam nadzieję. Nie. O, i to jest jeszcze ekipa, ta podstawowa, która będzie do odblokowania. Czyli tak, główna postać z nowego Sinrowa, wersja babska. Nie wiadomo, grupa B. Głosowy. Bla, bla, bla. Takie kartki jakby, wiecie, spolić i zostali złapani, co nie? Fajnie to wygląda, naprawdę. To chyba wersja męska, albo jakiś ziomek, nie wiem. A nie, Kevin, to jest ziomek. Grywalna postać, to nie jest, tylko ziomek po prostu. Jeżeli ktoś z ekipy. Kolejna postać. Czuję tu nawiązane do Kinsey, być może. No i mamy takiego hipstera. Jak na te czasy. Mucha, te sprawy. Ogólnie ci święci. To jest taka nowa ekipa, wiadomo. Taka bardziej młodsza o wiele. Czy to dobrze, czy źle? Czas pokaże. Ja tam oglądałem, będę się miał gameplay i tak dalej. Ale staram się sobie nie spoilerować, ile się da, co nie? Mamy kartki.
Otwieramy kartki. Przesunę tu klawiaturkę, żeby tu ładnie położyć, co nie? Santo Ileso. Są nawet różne teksty. Fajna opcja. Kurde, ej, fajne. Takie ręcznie pisane są nawet z tyłu. Nie, że widać, że to chyba wydrukowane, raczej na pewno. Ale widać, że są ręcznie pisane. Fajne, fajna pierdoła. Taka jedna z tych pierdół, ale cieszy, wiecie o co chodzi, z dnia. Idziemy to przesunąć. Pierwsza karteczka, jak widzicie? Jak druga wygląda. Druga. Czyli druga też ma takie napisy. Tak. To jest od innej osoby, widzę. Czyli też pewnie cztery kartki. O, ta z węża zajebiście wygląda. O, i kolejna. No i tyle. Fajnie, że każda kartka jest jakby ręcznie pisana. W innym stylu nawet pisania to jest nawet ujebana, kurde, zobaczcie z boku. Że jakby się coś na nią wylało. Zobaczmy, czy to będzie widać tak do kamery. Tutaj, że są jakieś plamy po kawie. Fajny bajer. Każda majna stylistykę pisania ręcznego. Postarali się. I od kogoś innego jest, jest jakiś tu znaczek. Znaczek jest wydrukowany. To co widzę, nie da się go zdrapać. Fajny bajer. Następne co mamy? Plakat. Mamy plakat, ludzie. To jakiś dinozaur? Mamy taki ogromny plakacik. Z jednej strony, znaczy co z drugiej strony. No i plakat z Fajrą. Taki podstawowy, jak widać. O, ale dobrze, że dojebany. Fajny, podoba mi się. Ktoś takiego fana jak ja? Co tu mamy dalej? Kurwa, drugi plakat? Nie. Książeczka. Z obrazkami chyba. Tak. Z obrazkami, z gry. No pewnie miejscówki są pokazane. Ta, arty. Jak postacie kiedyś mogły wyglądać. Takie tam pierdoły, co nie? No takie fajne duperelki. O, fajna. Fajny bajer. No i tu mamy steelbooka. Zobaczyć, czy jest CDK w środku. Jest płyta! Jest dobrze, jest płyta. Zapomniałem, że tych jest CDK do expansion packa. Tego wam nie pokażę. Jest dodatek. Są w sumie 4 CDK, jak to wam nie pokażę. Są 4 CDK, ja powiem tak. Płytka tak wygląda, co nie? Jak się prezentuje na zewnątrz. Ja sobie to później pododaję. No i to wszystko. Jeśli chodzi o samego Sainrowa, jak mówię, to jest dla mnie specjalna seria. Dlatego chciałem mieć kolekcjonerkę taką, co nie? To najbardziej wypasiona edycja. Ogólnie najbardziej mi zależy, nie będę ściemniał, na wersji PC. I dalej mi zależy. Ale ogram ją na Playu Piotr chętnie, bo ogrywałem ostatnio tego... piękną grę. Horizona, Forbidden Westa. Fajnie się grało. A ogólnie wiecie, nie lubię strzelać na padek, ale skoro z Horizonem, Forbidden Westa dałem radę, to z Sainrowem tym bardziej damy radę. Fajna edycja, podoba mi się naprawdę. Będzie grana. To będzie jedna z tych, wam powiem, dłuższych serii. Ponieważ Sainrowa chcę pomęczyć. To nie będzie takie na tydzień, na dwa. Ja po prostu będę sobie tak, wiecie, cisnął po trochu Sainrowa i wam albo na live pokazywał jakieś filmiki, jakieś, wiecie, shorty, te sprawy, co nie? Jeszcze wam powiem taką ciekawostkę. Jeśli chodzi o tą samą gierkę, no to... albo nie, nie powiem. Nie będę smęcił. Kto chce, to się tak dowie. Tutaj jeszcze Light Strange'a planuję ograć, jak widzicie, to tego tutaj jest na tapecie. Jedna z tych gier, to jest jedyneczka, remasterze pokazana. Osiadam też w pudełku, a do tego przejdziemy na następny razem, gdzie wam też pokażę Deluxe'a, po prostu jak wygląda Life is Strange'a w pudełku. Tak samo pokażę wam Before'a. No, 10 minut,
Myślę, że to kończymy. To do zobaczyska. Jak coś, zaraz będzie grana jedna gierka. Hej!